Budowy nowych obiektów w Bolesławcu, ale też przebudowy, które wymagają głębokich prac ziemnych, wiążą się często z odkryciami dawnej zabudowy tych miejsc. Tak stało się w przypadku przebudowy dawnego pałacu Piklera przy ulicy Zgorzeleckiej na potrzeby Muzeum Ceramiki. Prace ziemne pod planowany tu parking uwidoczniły podziemną część dawnej zabudowy. Natrafiono na pozostałości starej zabudowy i piwnice, których posadowienie znajdowało się nawet 3 metry poniżej współczesnego poziomu gruntu. Analiza takich źródeł ikonograficznych, starych planów i map wykazała, że od XVIII wieku teren przy pałacu Piklera, w którym jeszcze w XVIII wieku go nie było, był częściowo zabudowany. Odkryte już obiekty to podziemna część zabudowy, którą wstępnie datuje się na XVIII i XIX wiek. Są to więc zabudowania, które stanowiły już integralną część miejskiej zabudowy. Ale natrafiono też na starsze wykopaliska, które wiążą się z jeszcze starszym okresem, gdy ten teren znajdował się poza miejską zabudową. Jesteśmy na początkowym etapie odsłaniania reliktów tej zabudowy. Natrafiliśmy na podpiwniczoną zabudowę prawdopodobnie trzech budynków, które tu w tym miejscu stały. Datowane gdzieś tak na pierwszą połowę XIX wieku i od drugiej połowy XIX wieku. Natomiast najwcześniejsze relikty, jakie do tej pory nam się udało znaleźć, związane są z istniejącą w tym miejscu przed zabudową zajazdem, który tu funkcjonował przed zabudową właśnie tego fragmentu miasta. To, co dotąd odkryto, pozwala też przypuszczać, że w szerszym terenie mogą pod ziemią znajdować się jeszcze inne pozostałości po tych najstarszych zabudowaniach sprzed dotarcia do tego miejsca typowo miejskiej już zabudowy. Mamy taki wymóg konserwatorski, żeby przebadać cały areał, który będzie się tu znajdował na parking. Natomiast ta zabudowa, która architektoniczna, która istniała, no to obejmuje jakąś 1/4 tej zabudowy. Niewykluczone zatem, że prace te odsłonią kolejne ciekawe pozostałości po minionych epokach. Co się z nimi potem stanie, będzie zależeć od decyzji konserwatora zabytków. Prawdopodobnie jednak wykopaliska zostaną starannie udokumentowane i następnie zasypane. W trakcie tych odkrywek znaleziono też wiele ruchomych pozostałości z XVIII i XIX wieku. Fragmenty ceramiki, naczyń glinianych i metalowych części domowego wyposażenia. To wszystko zachowane będzie w Bolesławieckim Muzeum Ceramiki.